Zaproszenie na imprezę organizowaną przez TikToka, przez co się zdenerwowałem, bo akurat dzisiaj miałem w planach odpoczywać na moim basenie. Nikogo nie obchodzi, że masz taki duży basen, a wiesz dlaczego? Ponieważ mam 5 razy większy zaraz za oknem, który stoi zaraz obok mojego Bugatti. Jednak gdy się przyjrzałem temu wszystkiemu, okazało się, że jest naprawdę bardzo ładnie. Dlaczego to spotkanie było organizowane w jakiejś willi? Poza tym spotkałem moją dziewczynę Izabelę Zabielską i innych miłych ludzi. No nie wiem, czy takich innych miłych ludzi, skoro to byli TikTokerzy. Była też masa jedzenia, które naprawdę mega mi smakowało i zostałem poczęstowany przepysznym drinkiem. Kiedy jesteś takim dużym TikTokerem, to powinieneś wyłącznie płacić za takie drinki, a nie je dostawać, ponieważ wtedy pokazujesz zero klasy. Muszę przyznać, że się naprawdę postarali i podziękowałem organizatorom za to, że mnie zaprosili i powiedziałem, że następnym razem też wpadnę. Bardzo ciekawe, żebyś wpadł. Zwłaszcza teraz, kiedy się sprzedajesz rządowi. Lili, chcesz zarobić 200 zł? Za 200 zł to ja nawet nie przejadę 100 metrów w moim Bugatti. Masz 7 sekund, żeby to wypić. Musisz szybko to wypić. No, ciekawe, co się teraz może wydarzyć. Brat się zatrzymał w 2016 i myśli, że jest śmieszny. Nie subskrybujcie go, subskrybujcie mnie. Moja dziewczyna chyba postradała zmysły. Przyszła do mnie dzisiaj z walizką i chciała się wprowadzić do mnie. Myślałem, że to jest całkiem normalne. No chyba, że wolisz chłopców, ale to już nie jest mój wybór, tylko twój. Mimo, że ją kocham, musiałem ją wyprosić. To nie ma tak, że jest moją dziewczyną, to może mieszkać w mojej rezydencji. Boże święty, a ten znowu się fleksuje. Słuchaj, takie coś nazywasz rezydencją? To ci powiem tak. Mam 3 hotele złożone w jeden, wraz z 4 różnymi parkingami, na których mogę parkować swoje super samochody. Więc z tą rezydencją to ty mi możesz co najwyżej naskoczyć. Zaprowadziłem ją do stodoły i pokazałem, że może tutaj mieszkać. No tylko spójrzcie, wcale nie jest tak źle. Brat jej próbuje zapewnić warunki z Korei Północnej. Ma schody na górę, ma łóżko, ma piękne widoki na pole, niech nie narzeka. Ona nie musi narzekać, dlatego ja zrobię to za nią. Ten film był kompletnie do bani. Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie. Podwieźcie. Chodź, zobacz. Z frajerami to ja na pewno nie będę się woził. Mam tutaj pełno słodyczy od Zozoli w każdym schodzie. Zdaję sobie sprawę, że jest to reklama, ale jakoś mnie to tam nie obchodzi. Wytłumacz mi, Zabielski, jakim cudem to jest możliwe, że mieszkasz w rezydencji, ale wozisz się jakimś Citroenem, który kosztuje tyle co paczka papierosów. No przecież ten schowek to zaraz się tam rozleci. A wiesz, że Zozole mają teraz do rozdania 200 tysięcy złotych? Skoro mają do rozdania 200 tysięcy złotych, to niech ci troszeczkę pożyczą, żebyś mógł sobie kupić coś innego niż Citroena. Razem z moją siostrą stwierdziliśmy, że porobimy pranki w hotelu jak za dawnych lat. Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w hotelu, chillujecie sobie, słuchacie muzyki i nagle do drzwi puka wam taki zjeb. Co w takiej sytuacji robicie? Zaczęliśmy biegać po korytarzu i pukać do wszystkich drzwi po kolei. Ludzie wychodzili na korytarz, ale my już byliśmy w innym miejscu. Haha, no bo wiecie, irytowanie ludzi, kiedy próbują sobie wyluzować się w hotelu na jakichś wakacjach albo po prostu na jakiejś przerwie, jest takie zabawne. A potem moja siostra zrobiła właśnie to, co widzicie. Błagam was, nigdy nie zachowujcie się jak ten idiota, no bo spójrzcie na niego, no chyba nie chcecie skończyć jak on. Mam nadzieję, że przynajmniej przykleiłeś te gwoździe do tych drzwi, bo jeżeli je przebiłeś przez ten, no to powiem ci, że nie wiem, czy to jest taki super prank. Dobrze, Zabielski, że nam pokazałeś, o co chodzi w tym pranku, ponieważ nikt by nigdy się nie domyślił. No i dlaczego patrzysz na kamerę? Myślisz, że nikt się nie skapnie? Nie subskrybujcie go, subskrybujcie mnie. No i co, Zabielski, jesteś z siebie dumny? Uwaliłeś całą podłogę. Gwarantuję ci, że nikt na tym nie będzie się tak ślizgał. Wybrałeś sobie niesamowitą kryjówkę do schowania się. No powaga, no nikt cię tam nie znajdzie. Chyba się domyślacie, co tutaj się mogło wydarzyć, prawda? Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie. Proszę, tylko się ze mnie nie śmiejcie. Kupiłem sobie taki nowy samochód, czerwoną korwettę. No dobra, rozumiem, że od dzisiaj to jest kolor czerwony. A wiecie, co tak naprawdę jest czerwone? Ten przycisk, który znajduje się tam na dole. Pamiętajcie, aby go kliknąć oraz kliknąć 2 razy w ekran i zobaczycie, co się stanie. A no i zapraszam was na nowy długi film, który znajduje się w przypiętym komentarzu, bo jest naprawdę bardzo fajny. Wiem, że może to nie jest Lamborghini czy jakaś Pagani Zonda, ale przynajmniej jest cabrio i wygodnie mi się w nim jeździ. Czy nikt nie zamierza zwrócić uwagę na to, że on dosłownie w poprzednich filmach woził się jakimś tanim Citroenem?
problem. Życie w Dubaju jest naprawdę bardzo drogie, więc mam nadzieję, że uszanujecie moją decyzję. Jedyne osoby, które jeszcze ciebie w jakikolwiek sposób mogą uszanować albo mają jakikolwiek szacunek do twoich wyborów mają po 10 lat, więc chyba nie warto brać przykład z takich osób. Czy dam radę przebiec przez basen po materacach? Jak myślicie, uda mu się czy nie? Jeżeli myślicie, że tak, to jesteście zje... Zaraz to sprawdzę. Robienie odgłosów, które robi typowy dzieciak w wieku 27 lat jest co najmniej dziwne. A poza tym ty nawet nie spróbowałeś przez to przebiec, po prostu wskoczyłeś do wody. Nie wiedziałem, że to kiedykolwiek powiem, ale pieniądze jednak szczęścia nie dają. Haha, jaka szkoda. Biedny Zabielski nie potrafi sobie kupić Bugatti. Mieszkam w tej willi. Jestem otoczony luksusami i mam wielkie jacuzzi w łazience. Miałam takich 5 i do tego jeszcze 4 fontanny. A jednak nic nie jest dobrze. A ten basen? Po co mi ten basen? Ten basen to w sumie ci tylko po to, żebyś się... No w sumie to musicie sobie sami to dokończyć. Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie. Siemano, słuchajcie, dzisiaj jest lany poniedziałek, dlatego napełniam ten wielki kubeł wodą i idę z nim na strych. No a osoba, którą chcesz sprankować tą wodą, na pewno nie zauważy, że ją strasznie rozlałeś na schodach. Postanowiłem, że spróbuję stąd oblać Adama. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Zawsze wam mówię, żebyście klikali 2 razy w ekran oraz zostawili suba. No i powinniście to zrobić. Ale dzisiaj powiem wam, że powinniście klikać dzwonek, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij tego dzwona i kliknij wszystkie powiadomienia. Adam, chodź na chwilę na strych. No Adam, no debilu, przecież mieliśmy nagrywać tego pranka, zapomniałeś już. Co jest? Czego chcesz? Jestem tutaj. Masz takiego dużego garba, że można by było tam rozłożyć stół szwedzki. A po drugie, gwarantuję ci, że nikt nie zrobi pokczampa po zostaniu oblanym taką ilością wody. Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie. A więc tak jak widzicie, przeprowadziłem się do Dubaju. To miasto jest naprawdę bardzo duże, więc samochód jest tu obowiązkiem. Dobra, wszystko spoko, Zabielski, tylko wytłumacz mi, jakim cudem mi się włamałeś do garażu! Poszedłem wybrać coś dla siebie, no ale niestety, jak już kolor auta mi się podobał, to kolor karoserii w środku był brzydki. Bardzo dobrze rozumiem twój ból. Kiedy próbowałem kupić sobie Bugatti i mi zaoferowali kolor niebieski, to powiedziałem, nie, weź mi, idź z tym kolorem. Kupuję pomarańczowy, taki złotawy. Ostatnio przyjechałem moim samochodem na konferencję Fame MMA. Od razu przywitałem się z fanami, a... Nie musisz się chwalić, że masz jakikolwiek fanów, a wiesz dlaczego? Ponieważ moim fanom wystarczy powiedzieć, żeby kliknęli 2 razy w ekran oraz kliknęli w dzwona zaraz obok suba i w taki sposób pokazują, że są przynajmniej lepsi niż twoi fani. Następnie wszedłem do środka. Gdy ludzie zobaczyli, że jestem na miejscu, dosłownie oszaleli na mój widok. Gwarantuję ci, że żadna z tych osób do ciebie nie szła, tylko pewnie zajmowała całe miejsce na scenie. Druga część robienia pranków razem z moją siostrą. Tym razem mamy pastę do zębów. Poszliśmy na korytarz. Dobra, słuchajcie, normalnie by wam skomentował ten film, ale on tak naprawdę robi to samo co wcześniej, czyli chodzi po hotelu i zachowuje się jak idiota. Naprawdę nic specjalnego, widzowie, nie marnujcie swojego czasu. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, te fanki są takie śliczne i w ogóle. No póki co to widzę tylko ciebie, a nie te fanki. One powiedziały, że chcą u mnie zostać. No dobra, co wam swoje słowa, przynajmniej nie kłamałeś. Chcą ze mną spędzić czas, więc doradźcie mi, z którą powinienem spędzić 24 godziny? Znaczy tak, no ja ci powiem z własnego doświadczenia, że jeżeli chcesz być jak prawdziwy Top G, to nie wybierasz jednej albo drugiej, tylko bierzesz jedną i drugą. Rozumiesz, o co chodzi? Wtedy możesz uznawać siebie za prawdziwego szefa. Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś trenowałem parkoura. O? Słuchaj Filip, ja lubię sobie pożartować z tych twoich filmów i tak dalej, ale takiego parkoura to ja robiłem jak miałem po 5 lat. O, widzieliście ten trik? A tu? Skok z ponad 5 metrów. Boże, powiedzcie mi, że on nie mówi na poważnie. No, ciekawe, czy ktoś z was potrafi tak skakać. Gwarantuję ci, że dosłownie każdy, kto ma sprawne nogi, potrafi tak skakać. Nie subskrybujcie jego, subskrybujcie mnie.